Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale Possum Travel. Cześć, na wstępie oczywiście proszę o łapeczkę w górę i subskrypcję. A my dzisiaj przyjechałyśmy, jak widzicie tutaj inne okoliczności przyrody. Przyjechałyśmy z Ośkiem do spa, także pokażemy wam Leośka przed i Leośka po. Pokaż się Leośku przed. Leosiek przed spa, a za chwilkę Leosiek po spa. Zawiniątko. 20 minut, teraz tak czekamy. No i już jest Lelosio po kąpieli. Zobaczcie, jaki zmęczony przysypia. O Jezu, ale jaki pachnący. Śliczny, powiedz. Wspaniale, naprawdę, super, naprawdę miła ta wizyta była i Leosiek też już coraz lepiej, pani też mówi, nie? Ale Osiek, jeszcze wam powiem, że to są takie kąpiele ozonowe, żeby właśnie te włoski pobudzić. No i powiem wam, że taka kąpiel kosztuje 210 zł, jakby kogoś interesowało i na razie Leosiek musi takie 3 kąpiele w miesiącu odbywać. A dzisiaj do kawki, ja do herbatki. Mamy takiego croissanta z nadzieniem pistaciowym. On jest z Lidla i powiem wam, że to jest najlepszy croissant, jakiego jadłam. Jeszcze jak wsadzicie go do piekarnika, to jest boski. Kosztuje jedyne 7,99, także lećcie do Lidla i kupujcie, chociaż często ich nie ma. A jest dużo lepszy niż te z restauracji jakichś czy piekarni za grube miliony. Także naprawdę to jest najlepsze, jakiego jadłam dotychczas. Prawda? Pyszne. A ja witam się z wami dzisiaj halloweenowo. Happy Halloween dla wszystkich, tych, którzy obchodzą, których nie. Witam się z wami, ponieważ jadę na poranne załatwianie spraw. Mam naszą bluzę Alien z Balwina, halloweenowo, nie miałam nic innego halloweenowego, także stwierdziłam, że to będzie pasowało. Nagrywam właśnie na parkingu i słuchajcie, jadę szukać hot doga. Jest ogólna, także zaraz go zamawiam. Słuchajcie, no i jestem, usadowiłam się już tutaj w bezpiecznym miejscu, jestem w aucie, także wam zrobię szybki tasting hot dogula, tak? Dracula, czarny hot dog z żabki. Plus zachrupiącą świeżą bułeczkę. Powiem wam, że jeżeli chodzi o parówkę, to wiadomo, że ona jest pewnie farbowana jakimś węglem. Jeżeli chodzi o sos, to bardzo dobry, łagodny, także polecam. I zaraz zrobimy test od razu może tego tymbarka. Pozwoliłam sobie otworzyć tutaj zawleczkę i mam najlepsi tylko raz. Także takie motto na dzisiejszy halloweenowy dzień. I testuję, bo to jest smak w ogóle Spooky Berry plus Lulu. Także tak się prezentuje. No przepyszny, taki berry, cherry berry, trochę wiśniowo-jagodowy. Także pozwolicie, ja już sobie dokończę tego hot doga za chwileczkę tutaj w aucie i jadę dalej pozałatwiać sprawę. No i dzisiaj taki halloweenowy, szybki dzień, także będę wam dzisiaj nagrywała jakieś halloweenowe przegryzki. Zobaczymy, może coś obejrzymy, jak w ogóle ten halloweenowy dzień dzisiaj spędzimy razem z Kinią i naszymi trzema pieskami. Także zostańcie w tym vlogu jeszcze z nami. U nas jeszcze halloweenowy spacerek za widoku. Zobaczcie, co tutaj jest. Piesek za pazuchą. Jezu, zimno, powiem wam, już się zrobiło jakoś tak kiepsko, no. Fabciuś, zobacz, jaki piękny Fabciuś ma kolor. I Guci! No, nasze duszki zawsze, dzisiaj. Fabciuś zawsze na jesień robi się troszkę ciemniejsze. I wracamy do domu, pokażemy co kupiłam, drobne przegryzki na Halloween. Tak jak mówiłam, niestety już pogoda się zmienia. Kinia ma czapę i szalik, było zimno. Ja też w sumie w kożuszku i tym, Timberlands. A w ogóle ja tam nie wpadłam, jeszcze może pokażę. No. No bo mamy tą smyczkę i tę kurteczkę z... Tak, super, to się prezentuje. Jak się nazywa? Balibel. I tu jest taki fajny w ogóle tutaj na kupu worki. To jest fajnie. Naprawdę super. Tak. Także polecamy. No, to zmykamy do domu. Maciula, zapomniała wam pokazać zakupów, jakie poczyniła dzisiaj na Halloween. I mamy pizzę. No, bo z tego wszystkiego nie wyrobiłbyśmy się zamówić tej czarnej pizzy z Pizzy Hut, nie? Dzisiaj są straszne korki, powiem wam, że przed świętem zmarłym to jest masakra. Po pierwsze, dojechałybyśmy z zimną, jakbyśmy chciały na takeaway, a po drugie, no, zajęłoby to nam za dużo czasu. Także mamy kizera tym razem. Mamy tutaj takie creepy classic cherry, tak? A to jest scary cherry. I to oczywiście monstery duszki. Nasze mamy też ulubione żelki, ale żelki już są napoczęte, więc nie pokazujemy. No, aha, także... no i pokażemy wam jeszcze, co zrobiliśmy przed domem. A, właśnie. Kurczę, powiem wam, że tak za bardzo nie widać, ale tutaj są cukierki. Tutaj mamy taką dyńkę przed domem.
i napisałyśmy, żeby nie pukali do nas, ale mają sobie brać cukierki. Mamy więcej oczywiście, żeby uzupełnić. No i pizza poleciała do pieca, a ja wam powiem, dlaczego zrobiliśmy taką karteczkę. Napisałyśmy tam, żeby nie pukali, a mają się częstować, tylko żeby zostawili dla następnych potworów. Happy Halloween. Dlatego, że pieski się strasznie denerwują, jeżeli ktoś podchodzi pod drzwi i puka, a nie chcemy ich denerwować, dlatego stwierdziliśmy, że w tym roku zrobimy tak, że wystawimy cukierki, niech sobie biorą. Mam nadzieję, że będą zostawiać dla innych, a nie przyjdzie pierwszy, lepszy i zabierze wszystkie, także zostawiliśmy część, żeby oczywiście dołożyć, bo nie do końca ufamy, że będą brali po jednym. No i tak sobie spędzamy wieczorek halloweenowy. Ja czytam właśnie, już tutaj jestem w połowie, że tak powiem prawie, z moim Drakulą, z wampurkiem naszym i jest też Leosiek. Kinia poszła się ogarnąć na górę i zaraz sobie odpalimy jakiś seansik. No, także halloweenowo chillujemy, tak? I tutaj Drakulek już się też położył, tak? Gotowy jest na seansik? Oj, nasza świnka Pepe dzisiaj już jest gotowa na seansik, także gasimy światełko i oglądamy horrory. Słodko sobie, zobaczcie, jak Leosiek odpoczywa, nasz trzeci piesek przygarnięty, ale chyba się składa, skrada się do mnie Drakula. Drakula, tak? Drakulek się skrada, Guciuś. Będzie pilnował, to jest zawsze jego tutaj miejsce, on pilnuje Leosia. No, zobaczcie, tak to się prezentują we dwóch tutaj słodziaki. No nic, odpalamy film. Słodko, ale słodziutko. Oj, zobaczcie, jak Gucci pilnuje Leosia. No naprawdę, słodziutkie małe pisiaczki nasze, tak? Małe nasze słodziaki. I odzywam się z update'em. Przygotowałam nam lampeczki. Już je zabrałam z tej dekoracji i z tego wiaderka ze słodyczami. Była 19, już słodkości nie było. Wszystkie zostały zjedzone. Za mało znowu kupiłyśmy. I wynalazłam nam na dzisiejszy wieczór miasteczko z salem na platformie Max, także zaraz odpalamy. Pewnie w kolejnych filmikach damy znać, czy było warto obejrzeć. To jest na podstawie tej słynnej powieści o miasteczku Salem, tam gdzie była ta akcja z tymi całymi czarownicami. Także czekam na kinie, a później Kinia powiedziała, że ma ochotę obejrzeć Rodzinę Adamsów 2, bo tym razem znowu, gdzie ona jest, ta Rodzina Adamsów 2? Na Prime Video się pojawiła, bo jedynkę oglądałyśmy jeszcze w Killarney, w Irlandii, jak mieszkałyśmy. Także musimy... Tak, właśnie, Rodzina Adamsów w drugiej części podróżuje kamperem, także nas to zaciekawiło, także po tym filmie obejrzymy. A pierwszą byłyśmy w kinie, tak właśnie, w Killarney.